Witajcie. Na tym filmiku pokażę Wam, jak aplikacją połączyć się ze sterownikiem demo. To jest sterowniczek, który sobie u nas wisi w kotłowni. On nie steruje kotłem, ale jest podłączony do kotła, tak żeby na pomiarach było widać realne temperatury. Po otwarciu aplikacji będziecie widzieli ekran taki jak w tej chwili, czyli same kreseczki. Teraz wchodzimy sobie w przycisk u góry, w prawym górnym rogu, trzy kropki. I wpisujemy identyfikator, wszystko z dużych liter. Demo SKZP02, PIN wersji demo 1, 2, 3, 4. Można jeszcze sobie dodać jakiś opis. Wychodzimy, zapisujemy. I widzimy w tej chwili już status połączony. Jesteśmy połączeni ze sterownikiem demonstracyjnym. Na tym sterowniku możecie sobie wszystko oglądać, próbować. Wyłączony jest zapis, także na przykład wejdziemy w temperaturę kotła. Widzimy, on zmienia zadaną, pokazuje, że jest niezapisana. Klikamy zapisz, ale on jej nie zapisze, bo w tym sterowniku wyłączony jest zapis. Ale można sobie to potestować. Można sobie podejrzeć wykresy. On tam chyba od wczoraj chodzi, więc możemy spojrzeć na przykład. Oj, 28. Pobierz. Także na te wykresy tak nie do końca tam patrzcie. Może jakieś być błędne mogą być, bo nie wszystkie czujniki są podłączone, ale to możemy sobie w opcjach podefiniować, żeby na przykład wyłączyć czujników, których tam nie ma, czyli pokojowy na przykład wyłączamy. Zapisz. Możemy zmienić sobie skalę spalin. Jeszcze raz pobieramy wykresy. No. Także zapoznajcie się z aplikacją. Na dole będzie widać, ile osób w danej chwili ogląda, liczba hostów. Będzie to też dla nas informacja o ilości podłączonych aplikacji do wersji demo. Dzięki.